Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tej głowicy, czyli silniku 2.0 ALT wyprodukowanym przez Volkswagena. Pokażę Wam, jak ustawić rozrząd i jak rozpoznać uszkodzenia wariatora. Myślę, że to się Wam przyda. Regeneracja silnika 2.0 ALT jest to wciąż jedna z najbardziej popularnych usług, jaką świadczymy w naszej firmie. Silników jest dosyć sporo dalej, a możemy powiedzieć, że jest to już naprawdę stare auto. Nawet ostatnio dowiedziałem się, że niektóre elementy do niego trafiły do serii Classic w lokalnym serwisie, więc jest to całkiem zabawne. Naprawiamy więc klasyka. Ok, jak rozpoznać, że coś jest nie tak z wariatorem? Przede wszystkim najbardziej taką rozpoznawalną usterką jest stukanie przy rozruchu. Czyli gdy mamy zimny silnik, zimne starty, pojawia się charakterystyczne stukanie, grzechotanie dosłownie przez parę sekund, tak? Aż wszystko wypełni się olejem i cichnie. Co to tak naprawdę jest? Jest to uszkodzenie mechanizmu blokującego wariatora. Niektórzy myślą, że to jest napinacz, ale tak naprawdę to właśnie jest wariator. Mechanizm blokujący to jest taki tłoczek ze sprężynką, który później pokażemy, który odpowiada za utrzymanie wariatora w pozycji właśnie podczas zimnych rozruchów i startów. Gdy dochodzi do jego zużycia, wariator sobie swobodnie lata. Jak to rozpoznać na silniku? Najlepiej jest zrzucić pokrywę zaworów, złapać sobie kluczem, tutaj na przykład 20. Na wałku, na którym znajduje się wariator, czyli wałku ssącym, łapiemy sobie tutaj za nacięcie. Ja tu sobie to przytrzymam i sprawdzamy, czy wałek jest sztywny, czy wałek się nie rusza. On powinien mieć taki bardzo, bardzo mały luz kątowy. Jeżeli ma większy, tak jak w tym wypadku, czyli można aż tak ruszać tym kluczem, to oznacza, że na 100% mechanizm blokujący jest uszkodzony i trzeba regenerować części. Drugim typowym uszkodzeniem, równie ważnym, jest zużycie otworu centralnego w wariatorze na skutek współpracy z pierścieniami, które są zamontowane na zaworze sterującym, który właśnie teraz sobie odkręcam i wszystko Wam pokażę. No właśnie, ja na przykład nie jestem w stanie wyciągnąć tego zaworu. Jest to też bardzo typowy objaw. Gdy zawór tak ciężko siedzi, że nie możemy go wyciągnąć, oznacza to, że mamy właśnie problem z wytartymi rowkami wewnątrz na otworze centralnym wariatora i pierścienie, które są na zaworze, rozprężają się i klinują właśnie na tych rowkach i dlatego nie możemy tego wyciągnąć. Często klientom wtedy sugerujemy, żeby nam wyciągnęli cały wałek rozrządu razem z wariatorem i my sobie już to tam wyciągniemy, mamy na to swoje sposoby. Ok, w końcu mi się udało wyciągnąć to draństwo, chociaż nie było łatwo. Mamy wyciągnięty nasz zawór. Mam nadzieję, że ostrość została złapana. Spróbuję Wam teraz to pokazać z bliska. Zobaczcie sobie na otwór centralny w wariatorze. Widać tam takie dwa rowki wytarte dookoła. Nie są to fabryczne rowki, są one wytarte na skutek kontaktu z pierścieniami na zaworze. O, mówię dokładnie o tych pierścieniach, które znajdują się właśnie tutaj. Dwie sztuki, jeden tu, drugi trochę niżej. Pierścienie te oryginalnie są, jak widzicie, stalowe. No taka para kontaktowa metal o metal może się zużyć w pewnym momencie i jest to jedna z podstawowych usterek w tym silniku. Do tego dochodzi jeszcze problem z elektrozaworem sterującym często, cieknącą uszczelką, taką jak tutaj widzicie. No i czasami też się zdarza, że komuś pęknie jedno z tych uszu mocujących, co w ogóle jest problematyczne. Teraz wyciągnę ten wariator, otworzę i pokażę Wam, jak wygląda to uszkodzenie od środka. No i
będzie to wszystko dużo lepiej widoczne. Żeby odkręcić tą śrubę, potrzebujemy nasadki typu spline M12. Śruba ma normalny kierunek gwintu, więc odkręcamy ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Moja jest oczywiście poluzowana, więc mam super łatwo. Tak ona wygląda. Normalnie nie jest prostą sprawą jej odkręcenie. Jest dokręcana z siłą około 100 Nm, jeśli dobrze pamiętam. Ok. No i co? I wariator za chwilę będzie w moich rękach, albo nie będzie, bo nie chce wyjść drań. Wiem dlaczego. Bo jeszcze trzeba odkręcić napinacz. Więc pamiętajcie, żeby jeszcze odkręcić napinacz. I teraz już właściwie wszystko wychodzi bez większych problemów. Jest i nasz wariator. No to co, otworzymy go sobie teraz, prawda? Jest otwarty i rozkładam wszystkie elementy wewnętrzne obok siebie. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy pokrywkę, koło łańcuchowe, wirnik i obudowę. To są elementy blokady, a to 5 śrubek, którymi to wszystko jest poskręcane. Tutaj jest zawór sterujący, jego uszczelka, no i oczywiście śruba. W przypadku tego wariatora zużycie widoczne jest już na pierwszy rzut oka. Zobaczcie na zbliżeniu. W tym miejscu znajduje się kieszeń blokady. To srebrne, wypolerowane miejsce to jest zużycie, którego tu nie powinno być. Po prawidłowo funkcjonująca kieszeń blokady powinna wyglądać tak jak tutaj, czyli być okrągła i mieć ścianki prostopadłe dookoła. To zużycie następuje na skutek współpracy z tym tłoczkiem, który znajduje się w wirniku. Tłoczek jest tutaj na takiej sprężynce, on sobie odbija, jak widzicie. I w pozycji podstawowej, czyli gdy silnik jest zimny, gdy w komorach wariatora nie ma oleju, to ten tłoczek powinien być zatrzaśnięty w tej kieszeni. Powinien się nie ruszać, powstrzymywać ten wirnik przed jakimkolwiek ruchem obrotowym. Z czasem, gdy mamy już wiele tych startów, mija wiele, wiele lat użytkowania samochodu, no to kieszeń się wybija i tworzy taki kształt i nie spełnia już swojej funkcji. Wirnik zaczyna sobie latać. Ja to teraz spróbuję tak sobie złożyć na szybko, żeby Wam pokazać. Wsadzimy nasz wirnik. O, tak jak tu. Następnie tłoczek. Potem sprężynkę. I taką podkładkę sprężyny. Ok. W czasie tych zimnych startów wirnik powinien znajdować się w pozycji podstawowej i mieć tylko taki malutki, malutki luz, ledwie widoczny. Gdy kieszeń blokady jest uszkodzona, tak jak w tym przypadku, to wirnik właśnie podczas zimnych startów
Tak sobie lata. Lewo, prawo i wszystko się tu wybija, widzicie? Aż mi wyskoczyły elementy. Więc to stukanie to jest właśnie ten charakterystyczny dźwięk podczas rozruchu. Druga ciekawa rzecz, od razu widać, to są właśnie te wytarcia, o których Wam mówiłem. O, tutaj, tutaj dosyć głębokie, chociaż bywały gorsze. Więc takie są standardowe uszkodzenia tego wariatora. Już nie wspomnę o tych wytarciach, które tu widać, ponieważ oryginalna zębatka jest odlewana metodą proszków metali, właściwie wyciskana, no ciężko to nazwać standardowym odlewaniem, no to jest podatna właśnie na uszkodzenia, jest krucha, a jej powierzchnia jest dosyć chropowata, nieprzyjazna. Popatrzmy sobie jeszcze na ząbki. Te też nie są w zbyt dobrym stanie. Mam nadzieję, że złapało ostrość, ale są już dosyć mocno podcięte. Taki błyszczący obszar, to jest obszar współpracy z rolką łańcucha i ta rolka zaczyna już powoli podcinać, jakby podkopywać te zęby, co wkrótce doprowadzi do ich ułamania. W takich wypadkach lepiej jest wymienić wariator albo go zregenerować. Teraz Wam pokażę, jak funkcjonuje taki wariator w czasie pracy silnika. Na wolnych obrotach i przy starcie olej przekierowywany jest w taki sposób do wariatora, że trafia do tych komór. Tu, tu, tu i tu. Wszystko dzieje się za pośrednictwem tych otworów wykonanych w wirniku. Jest to tak zwana pozycja podstawowa. W pozycji tej wariator nie pracuje. Jeżeli macie problemy z funkcjonowaniem na wolnych obrotach, zazwyczaj jest to kwestia jednak złego ustawienia rozrządu, bo tak jak mówiłem, wariator, i powtarzam to zawsze, nie pracuje na wolnych obrotach. I teraz tak. Olej trafia do zaworu sterującego za pośrednictwem tego miejsca, tego otworu. Tu jest zlokalizowana kuleczka, która jest zaworem zwrotnym, a ona za zadanie utrzymywać ciśnienie oleju wewnątrz systemu. Następnie przekierowany jest tutaj do tego rowka odseparowanego, uszczelnionego tymi dwoma pierścionkami uszczelniającymi stalowymi. Właśnie w tej pozycji olej trafia na nasze komory opóźniające wariator. Na te, które wcześniej pokazałem. Dopiero po aktywacji zaworu, czyli gdy sterownik podaje napięcie na tą wtyczkę, olej przekierowywany jest ze źródła, które wcześniej pokazywałem. Olej przekierowany jest ze źródła do tego otworu. A to oznacza, że olej trafia na drugi rząd tutaj otworów wywierconych w wariatorze, a stamtąd do komór przyspieszających wariator, czyli z tej i z tej strony. Te drugie komory, które wcześniej były wypełnione olejem, łączone są z otworami wentylacyjnymi, które są tutaj i tutaj, czyli upuszczany jest olej z wariatora, żeby zrobić miejsce na przesunięcie, na przesuwający się wirnik. I tak jak widzicie, cała praca polega na tym. Wariator aktywowany jest w momentach, kiedy jest największe zapotrzebowanie na moment obrotowy. Czyli kiedy dodajemy gazu, podczas przyspieszania i właśnie dlatego często można wtedy mieć problem z uzyskaniem odpowiedniej mocy, siły podczas wyprzedzania. Auto jest zamulone, no a jeździ się generalnie nieprzyjemnie. Chociaż generalnie 2.0 to nie jest jakiś szatan. Jeszcze jedną rzecz mam do dodania a propos zaworu sterującego. Każdorazowo, gdy wymieniamy wariator na nowy, czy też regenerowany, w każdym razie sprawny, w którym otwór centralny, ten tutaj jest, nie posiada rowków, jest gładki, to trzeba wymienić pierścionki. Te pierścionki nie są dostępne jako osobna część, one są dostępne tylko z całym zaworem, który kosztuje 4000 zł. Należy wymienić na wykonane z tworzywa. My na przykład, ściągnę sobie te żeliwne dranie,
czasem nawet lubią pęknąć podczas takiego demontażu. My zazwyczaj zakładamy nasze pierścionki, takie charakterystyczne niebieskie. To jest nasz produkt. One są wykonane ze specjalnego samosmarującego tworzywa. Ja je tutaj założę zaraz na zaworek. O, tak to powinno wyglądać. One mają taką zaletę, że nie uszkodzą powierzchni wewnętrznej wariatora. Nigdy. Prędzej się zużyją one same niż wariator. No, wydaje się to być dużo mądrzejszym rozwiązaniem, prawda, niż oryginalny projekt. W dodatku tak samo jest w silniku nowszym, generację 2.0 FSI to FSI, w którym już producent, czyli Volkswagen, oryginalnie zastosował pierścienie na przykład teflonowe. Właśnie, żeby nie powodowało takich silnych uszkodzeń w wariatorze. To może teraz Wam pokażę, jak ustawić rozrząd, bo wcale nie jest to takie oczywiste i jest sporo błędów. Ustawienie rozrządu zaczniemy sobie od przykręcenia wariatora do wałka rozrządu. Wariator ma na sobie taki kołek pozycjonujący, dzięki któremu pasuje on zawsze na wałek rozrządu tylko i wyłącznie w jednej pozycji. Bo tutaj ten kołek powinien trafić w to wcięcie. Następnie przykręcamy sobie go naszą śrubką. I śrubą i kluczem spline 18 z momentem 100 Nm. Ja tego nie będę tutaj teraz robił, bo nie mam nawet jak złapać tego wałka porządnie. Tak naprawdę chodzi tylko o samą procedurę. I teraz tak. Ja sobie tu wstępnie położę ten wałek. Nie będę się skupiał na rozrządzie przednim, czyli tym napędzanym paskiem, tylko skupię się na samym napędzie łańcuchowym z tyłu. Więc ten wałek powinien być ustawiony tą oto kreseczką. Ta kreska powinna się pokrywać z pokrywą zaworów, tą taką plastikową, tam jest takie wcięcie. I tego w zasadzie nie będziemy teraz ruszać. Wsadzimy sobie wariator. Ja go sobie wstępnie zawsze ustawiam tak, aby na pierwszym cylindrze nie takie to łatwe. Dobrze, ja sobie go wstępnie ustawiam, tak jak mówiłem, tak, żeby na pierwszym cylindrze krzywki były do siebie zwrócone pod kątem około 45 stopni. To jest takie ustawienie wstępne. Teraz wsadzam sobie napinacz. Ok. Złapię go sobie śrubkami. Ok. I teraz założę kratkę, która dociska wałki rozrządu. Oczywiście nie idzie to tak, jak zakładałem, a jednak siadła. Coś mu tu przeszkadza. No, siadło. Dobrze. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczcie sobie, jaką sprytną sztuczkę zrobiłem. Często ją używam. Wałek wydechowy przymocowałem sobie przy pomocy trytytki do podstawy głowicy, do podstawy wałków. Dzięki temu, jak ściągnąłem tą motokratkę, to ten wałek wdechowy mi się nie podniósł i rozrząd mi się, ten podstawowy, nazwijmy to dolny rozrząd, dolna synchronizacja mi się nie zmieniła. Jest to przydatna sprawa. No dobra. Teraz popatrzmy sobie na instrukcję. Na instrukcję ustawienia rozrządu do tego silnika. Przygotowałem ją tutaj
na tablecie. Zaraz Wam ją też pokażę z bliska. Widać tutaj najważniejsze elementy ustawienia, czyli w tym miejscu zaznaczona jest strzałka na tej takiej pokrywie, tej ramie dociskowej wałków rozrządu i na niej jest zaznaczona strzałeczka. Strzałka ta wskazuje na wcięcie na wałku rozrządu wydechowym oraz na strzałkę na wariatorze. Widzicie? Sprawdźmy, czy tak jest. Tak jak widzicie, krzywki na pierwszym cylindrze są do siebie skierowane mniej więcej pod kątem 45 stopni. Tutaj wałek ssący, tutaj wałek wydechowy. Popatrzmy teraz bliżej na ustawienie wałków. Tutaj mamy wcięcie na wałku rozrządu. A jak trochę podjadę bliżej, to zobaczycie, że to wcięcie pokrywa się z trójkącikiem na ramce, która przykrywa wałki rozrządu, zgodnie z instrukcją. Zwróćcie też uwagę na to, że na tym wałku występuje drugi, bardzo podobny znacznik, tuż obok, ale jest on wykonany na zębatce, a nie na wałku rozrządu. To nie jest ten znacznik, który potrzebujemy ustawiać rozrząd i nie jest też wymagane, aby oba te znaczniki się ze sobą pokrywały. To wcale nie znaczy o tym, że zębatka na wałku rozrządu wydechowym jest przesunięta. To jest po prostu znacznik fabryczny samej zębatki i widziałem mnóstwo przypadków, w których te znaczniki ze sobą się nie pokrywały, a jednak rozrząd ustawiony był prawidłowo. Tymczasem na wałku ssącym, gdzie mamy wariator, jak sobie popatrzycie, to trójkąt na ramce pokrywa się również z wcięciem na wałku rozrządu, a nie trójkątem wygrawerowanym na zębatce, tak jak pokazywała instrukcja. Z czego to wynika? Ano jest taka ciekawostka, że jak się przyjrzycie z powrotem na instrukcję, włączę tylko tablet, bo mi się wiecznie wyłącza, to popatrzcie, że są dwa rodzaje ustawienia rozrządu w tym silniku. W jednym ustawieniu stawiamy tak, jak mamy teraz. Wcięcie na wałku wydechowym oraz wcięcie na wałku ssącym. Tutaj, na podstawie. Drugi rodzaj to jest wcięcie na wałku wydechowym i strzałka na wariatorze. Z czego to wynika? Okazuje się, że są dwa rodzaje wałków rozrządu w silniku 2.0 LT. Ja je tutaj mam. Wyglądają identycznie, ale różnią się właśnie pozycją tego takiego wcięcia na kołek. Tu zaraz Wam pokażę. Różnią się pozycją tego wcięcia względem krzywek. Popatrzcie, teraz jak ustawię ten drugi wałek obok tego, który już mamy zamocowany, mniej więcej w tej samej pozycji, to zobaczcie, że na naszym zamontowanym wałku wcięcie idealnie nam się pokrywa z ustawieniem rozrządu, a na drugim wałku tego wcięcia w tym miejscu w ogóle nie ma. Znajduje się ono praktycznie 180 stopni z drugiej strony. I właśnie w takim wypadku ustawiamy wariator na ten oto trójkącik na zębatce. Czyli w przypadku tego drugiego wałka rozrządu naszym znacznikiem jest ten oto trójkąt. Taka ciekawostka. Teraz zluzujemy sobie napinacz tak, aby napiął nam łańcuch. I obserwujemy, czy znaczniki dalej nam się pokrywają z trójkącikami na ramce. Tutaj się zgadza. Tutaj w zasadzie też. Jest to bardzo mała różnica. I teraz według instrukcji w tym miejscu powinniśmy policzyć ilość wałeczków łańcucha. Powinno ich być 16, ale zwróćcie uwagę,
jak one tutaj są zaznaczone na rysunku, bo tutaj jest bardzo dużo różnych niepewności. Lepiej to widać może na tym rysunku. Z tym wałeczkiem zazwyczaj nie ma problemu. Jest on idealnie na linii przecięcia z wcięciem na wałku, czy też trójkątem. Tak jak tutaj widzicie. Tu jest ten trójkącik na zębatce. Ale problematyczne zawsze jest znalezienie tego ostatniego wałeczka. Bo jak widzicie, to nie będzie ten wałeczek, który znajduje się tutaj, tylko o jeden dalej. Tutaj nawet fajnie narysowali taki zygzak, żeby zwrócić na to uwagę. I naprawdę często się ludzie mylą podczas ustawiania tego rozrządu. Tutaj. Policzymy, jak jest u mnie. To będzie nasz wałeczek numer 1. Mam nadzieję, że dobrze widać. Widzicie, jest idealnie w linii. I liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I widzicie, tutaj mamy linię i to ma być następny. 16. To ma być ten wałeczek. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. O, ten wałeczek. Teraz mamy pewność, że wszystko jest ustawione prawidłowo. Zostało skontrolować jeszcze parę rzeczy. Warto sobie obejrzeć tą blaszkę. Ta blaszka to jest koło impulsowe, które daje informację czujnikowi położenia wałka rozrządu, w jakiej pozycji jest wariator. Warto sprawdzić, czy nie jest pogięta, uszkodzona w jakikolwiek sposób, bo możemy mieć błędy. No i co? I teraz trzeba wsadzić nowy wariator. Co ja mówię? Teraz trzeba wsadzić nowy zawór. Tutaj sobie spróbuję to Wam pokazać. O, ramka jest niedociśnięta. Najpierw ją dokręcę. Tylko poglądowo, bo dobrze wiem, że nie ma to specjalnie sensu, żeby to przykręcać nie wiadomo jak mocno na chwilę obecną. Tutaj mamy to. Tutaj płaszczyzna się zgadza. Jeszcze zapomniałem dodać, że na łączeniu tej ramki tutaj, która przykrywa wałki rozrządu z głowicą, trzeba posmarować specjalnym silikonem, polecam Reince albo coś takiego, tylko w małej ilości. Jak dacie za dużo, to może on dostać się do kanałów olejowych wariatora i spowodować różne problemy, więc uważajcie, naprawdę malutko dajemy. Ok, no i co? I teraz sobie zamontujemy zawór. Dajemy nową uszczelkę. Tak ją zakładamy. I wkładamy ostrożnie zawór do środka wariatora i łapiemy sobie śrubkami. Ok, teraz już pozostało jedynie założyć nową uszczelkę pokrywy zaworów, no i zamontować samą pokrywę, a potem odpalić silnik i testować. Teraz powinno być wszystko cichutko i praca silnika powinna być równa. Mam nadzieję, że pomogłem Wam tym materiałem, że i będzie on przydatny podczas ustawienia rozrządu. Zachęcam też do skorzystania z usług regeneracji u nas w firmie. I cóż, w następnym odcinku pokażę Wam, jak wymienić zębatkę na wałku rozrządu, bo istnieje taka możliwość. Wtedy nie musimy kupować całego wałka. Mówię tutaj o wałku wdechowym. Tak czy inaczej, do zobaczenia. Cześć! Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o silniku 2.0 ALT, 20-zaworowym wynalazku od Volkswagena. Znajdziemy go w Passatach, Audiczkach i innych gównach.